Pochwalony Jezus Chrystus, mamy drugi tydzień Adwentu. Poniedziałek, Ewangelia, jak przynoszą do Pana Jezusa paralityka, którego spuszczają przez dach. I gdy go spuścili przez dach, Jezus mówi do niego: człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. I dalej idzie cała historia w Ewangelii, ale chciałbym się na tych słowach zatrzymać. Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. To jest dobra nowina, o której nie możemy zapominać przez cały Adwent, nie tylko dla siebie. Mówiłem o tym w ubiegłym tygodniu. Mamy być ewangelizatorami, mamy łowić ludzi. I te słowa, człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy, gdzieś musimy mieć wypisane jako refren. Myślę, że tak jak jesteśmy uczestnikami Zoomu, nie potrzebujemy zachęty do spowiedzi, bo wiemy, że Bóg odpuszcza nam nasze grzechy. On nas przyjmuje. Możemy się wyspowiadać i Jezus nas przytula. Taki jest dobry Bóg. Ale są osoby, które o tym zapominają. Są osoby sparaliżowane, które potrzebują kogoś, kto przyprowadzi te osoby do Jezusa przez dach czy na inne sposoby. Mieliśmy ponad tydzień temu koncert Mocnych w Duchu promujący nową płytę i ktoś mi po tym koncercie powiedział: zaprosiłem na ten koncert około 100 osób. Przyszło ponad 10. Jaka walka duchowa była przed przyjściem, ile różnych malutkich wątpliwości już te osoby nie przyszły, bo to były osoby spoza Kościoła, zapraszane bardzo gorliwie na to ważne, wielkie wydarzenie, które miało być ku przemianie ich serca. I my dzisiaj też potrzebujemy właśnie w taki sposób wołać i zapraszać, za rękę przyprowadzać, mówić: odpuszczone będą twoje grzechy, wyspowiadaj się, zaufaj Jezusowi, nie musisz nosić ciężaru, nie musisz być z tym wszystkim, co obciąża twoje serce, sumienie, możesz się na nowo uśmiechać, niech to Boże Narodzenie będzie inne. Bądźmy rybakami ludzi, bądźmy tymi, którzy słyszą dzisiaj przypomnienie Jezusa: odpuszczają ci się twoje grzechy. Zachęta dla każdego z nas. I na tę drogę, i refleksji w tym kierunku, i konkretnego działania błogosławię każdemu z was. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał. Jeśli ktoś z was nie ma jeszcze płyty Mocnym w Duchu, to w opisie jest link do sklepu. Warto kupić sobie, komuś na prezent, żeby ewangelizować. Tymczasem pomodlimy się teraz właśnie teledyskiem z tej nowej płyty. Tutaj dajbym kochać cię mógł. Niech to ożywi nas do tego, żebyśmy ewangelizowali i żebyśmy mieli zapał, bo Jezus odpuszcza grzech. Z Panem Bogiem.